tak, faktycznie początek jakiś jeszcze w miarę był przyzwoity, ale chyba trochę podróż całonocna z Gorlicza lekko się dała we znaki, bo no, już nie czułem się najlepiej, ale no, trzeba było jechać i nie było źle. Topor? Troszeczkę nie, inny, no, tak, może no, znaczy, to nie był problem w ten sposób. Tor był trochę inny, ale nie jakoś tam diametralnie, więc nie przysparzało to jakichś tam problemów. Każdy się lekko tam poprzestawiał i było ok. I było widać, że wszyscy jadą dosyć dobrze, także kolejny krok do przodu. 18 punktów za zadatku przed rewanżem w Częstochowie wystarczy na bonusa? No myślę, że tak, zdecydowanie. Doszły do pana takie głosy od prezesa Falubazu Roberta Dofana. Prezes założył konto na Facebooku, tam złote myśli prezesa i jedna z takich myśli, że Rafał Dobrucki powinien odpocząć po meczu z Gorzowem. Co pan na to? Nic mi nie wiadomo na ten temat. Dowiedziałem się od dziennikarzy, także tyle co mogę nie powiedzieć na ten temat. Nie było żadnych rozmów między wami? Nie, nie, no nie było, tak jak mówię. No jak pan się dowiedział, to jak pan zareagował? No dowiedziałem się niedawno, więc co można powiedzieć na ten temat? No. Wcale nie zareagowałem, no, co, no każdy widział jaka była sytuacja, jeżeli chodzi o, myślę tutaj w kontekście meczu w Gorzowie, jak rozumiem, tak? No to chyba każdy widział jaka była sytuacja i nie mam sobie nic do zarzucenia. Nowa forma komunikacji z prezesem teraz? Nie, to nie chciałbym tutaj rozszarpywać tematu, no na pewno się spotkamy i jak prezes ma mi coś do powiedzenia, to pewnie powiem. Zmobilizowało to pana jakoś takie słuchy, że prezes zapowiada jakiś odpoczynek? No, jestem zmobilizowany cały czas, także mi to niepotrzebne są jakieś rozmowy z kimkolwiek i ja robię swoje. Jeżeli to się komuś nie podoba, no to trudno. No. Ja się staram jak mogę od początku sezonu i myślę, że to widać. I w kontekście jednego wyścigu, bo mam na myśli tutaj mój ostatni bieg w Gorzowie, no to myślę, że to nie należy tutaj na tej podstawie jakichś tutaj wysnuwać wniosków poochopnych. Ale, a może można, no widocznie można. Mleczno za tydzień. Ciężki mecz pewnie będzie. No ciężki, na pewno będzie ciężki. Unia Leszno gromi wszystkich i wszędzie. No więc co, no trzeba się maksymalnie zmobilizować, skupić. Myślę, że tutaj w piątek, być może w sobotę jeszcze, jak będzie taka potrzeba, pojeździmy, będziemy trenować, przygotowywać się do tego meczu, bo będzie to na pewno najtrudniejszy mecz w tym sezonie. Jest zaskoczony tak znakomitą formą Unii Leszno, czy to dla pana żadna niespodzianka, że oni tak się... O ile można się było spodziewać, że pojadą dobrze, no to co robią, to jest naprawdę duża klasa i no tak jak powiedziałem, gromią wszystkich, także aż takiej formy się nie spodziewałem, wiedziałem, że będą jedną z liczących się, a może najlepszą drużyną. No ale jest na razie Unia Leszno i za chwilę dopiero reszta, także tutaj szacunek, bo duża klasa. No. Zobaczymy, no, my robimy wszystko, Zielona Góra jest ciężkim terenem dla przyjezdnych i my tutaj będziemy starać się przygotować jak najlepiej i to, że damy z siebie wszystko, no to nie muszę chyba mówić. No i trzeba przygotować jakiś specyficzny tor, pan myśli pod Unię Leszno? Odłóżmy to między bajki, że na kogoś trzeba zrobić taki czy inny. Trzeba zrobić. Zawsze się chwaliliśmy tym celem, że tu ludzie nie wiedzą jak jeździć, tak? No i cały czas, znaczy... W zeszłym sezonie też. Tak, jakoś tam jest w międzyczasie i tego się trzymamy. Trzeba się po prostu tego trzymać, co nam pasuje najbardziej, no, co nam odpowiada i tyle. No. Tutaj nic nie wymyślimy. No. Tym bardziej, że Unia Leszno jest taką drużyną, że jedzie na każdym torze, więc tutaj nie próbujmy ich zaskoczyć, bo zaskoczymy siebie, jak to już bywało w historii, nie tylko Falubazu. Jak nam dzisiaj tak dobrze szło, to znaczy, że to, co było dzisiaj, to było najlepsze w tym sezonie dla Falubazu? Nie, no ja myślę, że tak się jedzie, jak pozwala przeciwnik, a dzisiaj przeciwnik, wydaje mi się, pozwolił na więcej, niż pozwoli nam Unia Leszno.